Jan chyba chce coś powiedzieć. Witam wszystkich serdecznie. Powiedz mi po pierwsze, jakie błędy popełniam? Panowie z ochrony, tutaj kontrolujcie sytuację. Nie, on przed chwilą przede mną spierdalał tam z zaplecza. Człowieku. No ciekawe, czy tak na walce będziesz, wiesz, taki waleczny. Słuchajcie, możecie zobaczyć na Instagramie u Alana Kwiecińskiego, jak stałem. O, do mnie na Instagrama też wpadajcie, bo Krystian... Nie reklamuj się. Słuchajcie, jak miałem walczyć pierwszą walkę tutaj z Krystianem, to niestety doznał kontuzji. Po tej walce stwierdził, że jednak troszeczkę za dużo ważę, a ostatnio stwierdził, że mam za mały fame na Instagramie, także... Myślę, że fajnie by było, jakbym trochę tych followersów na Instagramie dobił i ciekawe, co wtedy będzie mu przeszkadzać. Może moja fryzura, tak się zastanawiam, może się opierdolę na łyso po prostu, żeby mu nie przeszkadzało, no nie wiem. Dobra. Ja tutaj widzę dobrą walkę na piątą edycję. Karzełku, już zejdź ze sceny, to teraz ja powiem. Odnośnie tej całej sytuacji to było tak. Miałem kontuzję, nie doszło do tej walki. Na tą galę było ciężko znaleźć mi przeciwnika, ja sam wyszedłem z taką propozycją, aczkolwiek no tutaj nie mogę mówić za dużo też. Nie doszło do tej walki no i tyle. No tak, nie mów, bo ty nie potrafisz zdania złożyć nawet, jesteś, mówienie tutaj jest zbędne. Uwierz mi, że jesteś zapchaj dziurą, ale tak, to jestem to zapchaj tyle dziurą, w tym temacie. Jestem zapchaj dziurą, wziąłem walkę, jesteś której ty się dziurą. Bałeś, odnośnie nagrywania twoich filmików, za dużo waży. Tak. Mów. Krystianku, mów, no proszę bardzo. Jak ty się wypowiadałeś, to ja cię nie przerywałem, to może teraz dobrze, ty daj bardzo się cię przepraszam, Krystianku, co? Mów. Chętnie posłuchamy. Dzięki, Karzełku. Proszę bardzo, koczko danie. Słuchaj. Nazywasz mnie koczko danem, a sam masz szczękozgryz, kurwa, jak jak małpa. Co? Jak rozumiem, co, już twoją budowę twojego ciała, że wyglądasz jak karzeł, ale z tym zgryzem to mógłbyś coś zrobić. Krystianie, ja ci już coś mówiłem na temat budowy mojego ciała. To jest moja genetyka. Ja cię nie wyzywam, że wyglądasz jak Sidze pokilodowcowe, że ci się oczy rozjeżdżają, więc prosiłbym cię, żebyś kurwa się uspokoił i nie kompromitował. Stary, jesteś się od pierwszej gali, już to ciśniesz i co? No nie, no teraz odnośnie dopiero cisnę. Jak ty mnie wyzywasz, że wyglądam jak karzełek, spoko, mogę wyglądać jak karzełek, ja to w pełni akceptuję. Taki się urodziłem. Ty się urodziłeś z takimi oczami, no i tak to wygląda. Mam wygląd, jaki mam, dasz mi teraz dokończyć, bo chciałbym powiedzieć. Proszę cię bardzo. Odnośnie tych jego filmów, jak wiecie, to, że on tam ma 5000 obserwujących na Instagramie, to... Panowie z ochrony tutaj. Chuj mu w tupę. Możecie zobaczyć, ja sam się zacząłem interesować, kim on jest, co on robi, wpisałem sobie Casti TV, patrzę, wyświetlenia pod filmami 4005, połowa filmów na temat Krychy. Ostatni film 50 tysięcy wyświetleń. No, Krycha nie słuchajcie to, tego farmazoniarza, możecie sobie sramto. Wejść na Casti TV jak się i zobaczyć. Po prostu nie ma nic interesującego do powiedzenia na swój temat, to trzeba się wybić na temat kogoś innego i najlepiej jest coś nagrać. Ale człowieku, jak się wybije na twój temat? Kim ty kurwa jesteś, żeby się wybijać na tobie? No to po co na mnie wsiadasz? Konflikt powstał tak, że w wiadomości prywatnej ktoś na moim live'ie na Instagramie zaczął pisać, że on mi tam ciśnie. Ja wysłałem mu wiadomość prywatną, pocisnąłem go od frajerów i tak dalej. Trochę więcej... Takich, nie będę już przytaczał, jak nie, go tam nawyzywałem. Tam, wiecie co, dostałem parę dni temu od niego wiadomość po tym trailerze, tak naprawdę nawyzywał mnie tam od Cweli, Dziwek, że poniosę konsekwencje za to. Nie, od Dziwek akurat cię nie wyzywałem, ale tak, od Cweli frejerów cię wyzywałem. No to fajnie, to może poznać znaczenie tego słowa. Ja nie mam nic do ukrycia, kto mnie śledzi, obserwuje, od samego początku wie, zrobiłem live'a tak, po tym jego filmie. Tak, jesteś profajterem, nie ma co z posłuchaj, pizdo, nie przerywaj mi jak mówię, bo chcę to dokończyć dobrze, i wam tutaj nie przerywać, bo ja nie mam nic więcej do powiedzenia na twój temat, Karle. Super, zajebiście, sidzie. Wyjaśniłem poszkodanie. Go, odpaliłem od razu live'a, wyjaśniłem te jego wypowiedzi. Tak widziałem samo tego dzisiaj... live'a, że ludzie cię cisnęli, kurwa, i wyłączyłeś go za pół godziny. Bo cię tak jechali, tak ci pominusowali, bo nie potrafiłeś zdania człowieku złożyć, normalnie. Wiesz, stary, odpalasz ten ja film wyjaśniłem nie wszystko po zdania. Kolei, zatrzymywałem twój film, wyjaśniłem wszystko. Mało tego, chciałem pokazać rozmowy prywatne, co zrobię dzisiaj, pokażę wam wszystkie rozmowy między mną a nim na moim Instagramie Krycha MMA. Nie mam nic do ukrycia, na mojego Instagrama pokażę też wbijajcie, Kamil Casti. Jak tylko, Sid się promuje, to ja też. Musimy no i tylko, że poza... lecimy do góry. Tak jak powiedziałem, ja nie mam nic do ukrycia,
Zaczęło to się też tak, że miałem tutaj odbić walkę. Jedyne z co do ukrycia masz to oczy swoje. Założyć taką, wiesz, ten okulary na walkę. Różnicę wagą. Zamknij mordę, ja ci nie przerywam. Dobrze, przepraszam cię jeszcze raz. Powiem wam złoty. Tak. Więcej mogę wam wyjaśnić u siebie. Król Koczkodan, Krystian Koczkodan Wilczak, na temat, pasuje, nie? A nie będę się przekrzykiwał z tym debilem, bo po prostu nie ma sensu. Ja nie mam nic do ukrycia, a mogę nawet pokazać prywatne wiadomości. Sami się pośmiejecie, jak go nawyzywałem. I możecie zobaczyć. To faktycznie masz się czym chwalić, że mnie nawyzywałeś od frajerów, dziwek, tak, bo... i cfeli. Faktycznie. Krystian, tak, ile masz lat? Bo jesteś ty zacząłeś, stary, jesteś starszy. Bo ty zacząłeś. Ja ci nie wyzywałem. Ja nie będę sobie nigdy pozwalał ubliżać. Jak, z jakiej racji? Ja mam tyle do powiedzenia. Krystian, możesz się gonić. Jeszcze tak? Sekundkę. Jedno pytanie chciałbym ci zadać, bo tu jest też taka jedna rzecz, która padła i która jest, myślę, bardzo ciekawa. Skoro tu jesteś, to możesz na nie odpowiedzieć. Kasti chlubi się tym, że bierze każdą walkę, którą dostaje, bez względu na to, czy jest underdogiem, czy... Bo jestem zapchaj dziurą, powiedział, nie słyszałeś? Zgadza się. Po co się pytasz, głupie? Bez względu na to, jaka to jest walka, to nią bierze, bez względu na to, czy jest faworytem, czy może przegrać, bo zależy mu na tym, żeby robić dobre walki i tak dalej. No, z góry zakładam, że na pewno przegra. Okej. Okay. Zasugerował, że ty od walk, których nie wygrasz, się wykręcasz. Czy to jest prawda? Czy ty sobie wybierasz przeciwników tak, żeby... Na zdrowy, logiczny rozum, jak wszyscy wiecie, każdy gdzieś ma sponsorów, za walkę dostaje jakieś wynagrodzenie, nie robi tego za darmo. Ja do tego się też przykładam. I zdajcie sobie teraz pytanie, czy jest sens robić sobie jakąś kontuzję, 2 miesiące wykluczać się, siano ci przychodzi koło nosa, walka, to co... Nie ma najmniejszego sensu, a to, że on tak sobie gada, no lubi sobie pogadać, gimbaza mu przytaknie i tyle. Jaki jest sens w tym? Nie ma żadnego sensu, najmniejszego. Tutaj się żeguje ciekawa walka na piątkę, jakby co. Ale pogadać sobie jeden z drugim może, że ten się obstrał, tego się obstrał, tamtego się obstrał i to tak wygląda z mojej strony. Mamy tutaj dobrą grupę docelową. Chcielibyście zobaczyć tę walkę na piątce? Także, Anku, myślę, że przejdziemy już dalej, wrócimy do naszych tutaj docelowych walk. Żeby chociaż nie przegrał w pierwszej rundzie. Trzymam za to kciuki. Dobrze, dziękujemy. Krystian Kruchewiczak, nagrodźcie go brawami, jest tutaj z nami.